Czy nie ma kandydatów na sołtysa? Mało paki. No nie. Mistrz, zawsze dostawmy stawkę. Natalii, proszę. Roman Grochulski. Roman Grochulski. Czy Roman Grochulski przyjmuje? Tak. Pierwszy kandydat Roman Grochulski. Czy ktoś... Ani Małgorzata Piotrowska. Ani Małgorzata Piotrowska. Czy przyjmuje? Tak. Tak. Drugi kandydat. To wszystko usprawnić. Może byśmy już wybrali Radę Sołecką w tym czasie, kiedy komisja, znaczy może nie Radę, tylko chodzi mi o kandydatów do Rady Sołeckiej, kiedy komisja policzy głosy, to w międzyczasie już byśmy wydrukowali karty. Sołtysa wsi stwierdza, że w głosowaniu tajnym brało udział 87 osób, oddano głosów ważnych 87. Kandydaci na sołtysa wsi otrzymali głos Roman Grochulski. 52 głosy, Małgorzata Piotrowska 35 głosów. Głosów przeciw było 0, głosów nieważnych 0. W wyniku głosowania sołtysem został Roman Grochulski. Brawo! Także mamy starego, nowego sołtysa na następne 4 lata. Teraz dziękuję bardzo. Czy pan sołtys chce zabrać głos? Chciałem się z tym podziękować. Dokonany objazd dróg, czy ma być przedstawiciel starostwa, mają być przedstawiciel komisji, no i od nas tutaj radni, mamy się przejechać. Wiemy, że ta droga, która tutaj przez miejscowość przebiega, no ona jest, to jest droga powiatowa, ale mówię, pobocza są w niektórych miejscach wysokie, no a rowy są tutaj, no w jednym miejscu są wyczyszczone, w drugim prawie wcale nie ma, a jednak jesteście w tej strefie, gdzie te rowy muszą być. I chcieliśmy to wyegzekwować, żeby powiat podstawił, żeby dał maszynę, a myślę, że tu państwo, żeby to poszło sprawniej i ładniej, no podstawiło wyciągniki do ewentualnego odwiezienia i zagospodarowania tego urobku. To jest ten temat, który powinien być zrobiony, bo no, sami żeśmy doświadczyli, że z wodą to nie przelewki i ten temat musi być tutaj cały czas no, na pulsie trzymany i zostało nam to, co jest, to jest droga powiatowa, czyli formalnie burmistrzowi nie wolno tutaj nic robić, bo to jest tak samo, jakbym wszedł komuś na podwórze i tam zaczął mu tutaj sprzątać czy coś takiego. No, także bez zgody nie wolno, ale myślę, że pan radny ten temat wie i to jest też tutaj jego miejscowość, także a my będziemy się wspierać, żeby naprawdę to zrobić.